Państwa znajdujemy się na terenie wspólnoty zakonnej sióstr misjonarek Zmartwychwstania, którą założyła siostra Josipa. W latach 90. na terenie tej wspólnoty powstał również sierociniec dla sierot wojennych, dzieci, które zostały osierocone podczas wojny i zostały bez jednego lub nawet obojga rodziców. Po śmierci siostry Josipy wspólnotą zajęła się jej rodzona siostra, siostra Kornelia oraz rodzony brat, ojciec Korneliusz. Na terenie tej wspólnoty przebywa nas 100 dzieci, natomiast jest tutaj również dom starców, w którym przebywa około 50 osób. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was Yeah.
вас найприє, дорогі поляці, вже відносно це поздравити. Drodzy Polacy, pragnę pozdrowić Was z całego serca. Srebrna sala. To są brawa. Srebrna sala, mógł być wśród Was. Jestem szczęśliwa, że mogę być wśród Was. A już srebrnie, a tam mógł serce nie ślubam, no? Prynieti Gospinu poruku, że do Gospa daje prekomeny za swiju nas. Jeszcze bardziej jestem szczęśliwa, że mogę sercem i z miłością przekazać orędzie Matki Bożej, które za moim pośrednictwem daje dla nas wszystkich. Gospine glavne poruke su molitwa. Główne orędzia Matki Bożej to modlitwa. Obracenie. Nawrócenie. Post. Post. Pokora. Pokuta. I mir. I pokój. I Gospa preporučuje da svaki dan molimo. Radosna, żałosna i sławna tajstwa swatry dla Gospodnej Królicy. I Matka Boża poleca, abyśmy każdego dnia odmawiali trzy części różańca. Tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Da srijedą i petką posto kruchu i godia najważniej jest to traży czwarstu wieru. Prosi, abyśmy w środę i piątki pościli o chlebie i wodzie, ale najważniejsze, o co prosi, to mocna wiara. I kad Gospa każe da molimo, nie traży da mi molimo samo riječima, nego traży da ista nam da otvaramo swoje srce, da bi nam molitva bila zaista radost. Kiedy Matka Boża prosi o modlitwę, nie chce, abyśmy modlili się tylko słowami, lecz pragnie, abyśmy dzień po dniu otwierali swoje serce, by modlitwa stała się dla nas prawdziwą radością. Kaj prije nego što počnete moliti, ostranite sve one misli koje vas smeta i počnite sa jednim Oče našim. Matka Boża mówi, zanim zaczniecie się modlić, odsuńcie od siebie wszystkie te myśli, które wam przeszkadzają i rozpocznijcie modlitwę Ojcze Nasz. Molite kao jednoga velikoga svoga Oca koje na nebesima. Módlcie się jak do swego wielkiego Ojca, który jest w niebie. Koje pune izmierne ljubavi koje nas toliko voli. Który jest pełen niewymiernej miłości i tak bardzo nas kocha. I w tym trenutku prikażte mu sve svoje želje, sve svoje probleme. Neka on učini kako je najbolje, nek bude njegova volja, ne naša. I w tym momencie zawierzcie mu wszystkie swoje pragnienia, wszystkie swoje problemy. Niech on uczyni tak, jak jest najlepiej. Niech wypełni się jego wola, a nie nasza. Kaj sutra da cię molte zdrowa Mario. Kiedy następnego dnia będziemy odmawiać zdrowaś Maryjo. Isto tako kao naszą wielką majku. Módlmy się jak do swojej wielkiej matki. Koju widzimy oczyma naszego serca. Którą widzimy oczyma naszego serca. Koja jest nieprzestanie blisko nas i koja nas toliko woli. Która jest nieustannie blisko nas i tak bardzo nas kocha. Kaj prekostra molćemo slava Ojcu. Kiedy pojutrze będziemy odmawiać chwała Ojcu. I pak dawać slavu swojemu Ojcu. Powinniśmy oddawać chwałę swemu Ojcu. I zachwaliwać się na swemu, co nam daje. I dziękować Mu za wszystko, co nam daje. I za dobro i za loše. I za dobro i za zło. Da znamo sve jednako prihvaćać, co nam donosi od Niego. Abyśmy potrafili jednakowo przyjmować wszystko, co pochodzi od Niego. I tako jest nam da otwarati swoje serce i razmišljati nad svakoj riječi koju izgovaramo, da vidimo kolike te riječi za nas imaju značenje i da ih živimo. Każdego dnia powinniśmy otwierać swoje serce i rozmyślać o każdym wypowiedzianym słowie, abyśmy wiedzieli, jak wielkie znaczenie mają dla nas te słowa i abyśmy nimi żyli. I Gospa je to pokazała takiego dziwnego przykładu. Matka Boża pokazała to nam przy pięknym przykładzie. Kiedy wszyscy wasi rodzice mają jedną saksję cwiecia. Powiedziała, wy w swoich rodzinach macie kwiat w doliczce. I jako wy, swaki dan,
taj cvijet stavite dvije, tri kapi vode, vidite kako raste, razvija se i dođe ta lijepa ruža. Jeżeli każdego dnia podlejecie ten kwiat kilkoma kroplami wody, zobaczycie, jak on wzrasta, rozwija się i rozkwita w piękną różę. Tak isto i primjer naszych srca. Ako mi svaki dan u nasze srce stavimo dvije riječi molitve, ono raste, razvija se kao jedan cvijet. Podobnie jest na przykładzie naszego serca. Jeżeli każdego dnia w naszym sercu umieścimy kilka słów modlitwy, ono zaczyna wzrastać, rozwijać się niczym ten kwiat. A po dwa, trzy dni pacjent nie stawimy wody, widzimy, jak on nie staje, kao da nikad nie ni postojał. Jeżeli przez dwa, trzy dni nie podlejemy kwiatu wodą, zobaczymy, jak on znika, więdnie, tak jakby nigdy nie istniał. Jer Gospa kaže, tako i mi često puta, kad dođe vrijeme za molitvu, kažemo, ma ne mogu danas molitvu, moram sa sudraću. Matka Boža mówi, że my często, gdy nadchodzi czas modlitwy, mówimy, nie mogę modlić się dziś, jestem zmęczony, zrobię to jutro. Dođe sutra preko sve, tako svaki dan našu molitvu daljala od sebe, i u naše srce ulazi sve ono što dođe sa ove loše strane. Nadchodzi jutro, pojutrze i w ten sposób każdego dnia oddalamy swoją modlitwę od siebie, a w nasze serce wnika wszystko to, co pochodzi od złego. Jak Gospa każe, jak god jeden świat nie może da żyje bez wody, tak i my nie możemy bez miłości Bożej. Matka Boża mówi, tak jak żaden kwiat nie może żyć bez wody, tak i my nie możemy żyć bez łaski Bożej. I każe modlitwa serca. Nikad se nie może nauczyć i studiować. Modlitwa serca jedino możemy żyć. I stada udarić jeden korak naprzód. Matka Boża mówi, iż modlitwy sercem nigdy nie możemy się nauczyć, nie możemy jej wystudiować. Modlitwą sercem jedynie możemy żyć. I dzień po dniu posuwać się krok naprzód. I kiedy Gospa wyporuczuje post, każe osoby, które są bolesne, oni nie traży da poste o kroku i wody, nego da se taj dan odriczu nieczego, co im jest najdraższe. Kiedy Matka Boża poleca post, nie wymaga od osób chorych, aby pościły o chlebie i wodzie, lecz prosi, aby w tych dniach wyrzekały się czegoś, co lubią najbardziej. A osoby, które są zdrowe, każą, da nie mogą posti, da im boli głowa, da im se manta. Jer Gospa każe, ako mi czynimo post iz ljubavi prema Isu i njoj, onda neće biti nikakvih problema, jedino što fali naša čvrsta volja. Są jednak osoby zdrowe, które twierdzą, że nie mogą pościć, ponieważ odczuwają ból głowy, mają zawroty głowy. Ale Matka Boża mówi, że jeżeli będziemy pościć z miłości do niej i do Jezusa, nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów, bo jedynym, czego brakuje, jest nasza silna wola. I Gospa nas posyła na potpuno bracie lekarzy. Matka Boża wzywa nas do całkowitego nawrócenia i mówi: Draga dzieci, drogie dzieci, wy swika z tą problemima, upoteżkociama, neboliama. Wy wszyscy, kiedy macie problemy, trudności, niedole, wy wszyscy myślicie, że mój Jezus i ja daleko od was. Wy wszyscy myślicie, że Jezus i ja jesteśmy daleko od was. Jak Gospa każe, my jesteśmy uwiej blisu was, ale wy otwórcie wasze serca, da by nas srce mogli spoznati koliko was mi lubimo. Ale Matka Boża mówi, my jesteśmy zawsze blisko was, lecz wy otwórzcie swoje serca, abyście sercem mogli poznać, jak bardzo was kochamy. Traży nas odliczymy niczego, co nam jest najdraższe, a nie od osoby było drago, da se mi odryknemo grijeha, da nie wierzymy više. Matka Boża prosi, abyśmy wyrzekali się czegoś, co lubimy najbardziej, a jej byłoby szczególnie miło, gdybyśmy wyrzekli się grzechów i więcej nie grzeszyli. I każe daje was swój mir i swój lubaw.
I mówi, daję wam swój pokój i swoją miłość. Da bi je mi mogli ponijeti naše obitelji, dati našim prijateljima okolo nas. Abyśmy mogli przenieść to do naszych rodzin i podarować przyjaciołom, którzy są wokół nas. I za to daj nas swój błogosław i moli za sve nas. Dlatego Matka Boża daje nam swoje błogosławieństwo i modli się za nas wszystkich. Kaj nam poseba na Ciebie bilo drago, da se našim obiteljima, u našim zajednicama obnovi molitva Krunice. Matce Bożej byłoby szczególnie miło, gdyby w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach została odnowiona modlitwa Rodnicowa. A posebna radość dla roditelji moli z djecą, djeca z roditeljima, da nas do nas zaista nie może ništa. A szczególną radością dla niej byłoby to, gdyby rodzice modlili się z dziećmi, dzieci z rodzicami, aby szatan nie mógł nam nic uczynić. I Gospa ističe, koliko je Satana jaka, da nas želo mjesti u svemu. Matka Boża podkreśla, iż szatan jest bardzo mocny i pragnie przeszkodzić nam we wszystkim. I za to traży, da mi pojaczyło nasze molitwy, da bi je mi naszą molitwą mogli odstranić, što dalej od nas, da nam nie może ništa. Dlatego prosi, abyśmy wzmożyli swoje modlitwy, byśmy poprzez modlitwę mogli odsunąć szatana jak najdalej od siebie, by nie mógł nam nic uczynić. Ale każe, to najbolje możecie uczynić z królicą w ruce, najjacze oružje protiv Satany. Ale Matka Boża mówi, najlepiej możecie uczynić to z różańcem w ręku, bo jest to najmocniejsza broń w walce przeciwko szatanowi. Zatem Gospa preporučuje da mi uvijek u sase imamo nešto blagoslovljeno, bilo križić, medilica, jedan mali znak, kako bi se što lakše moglo braniti od Satane. Dlatego Matka Boża poleca, abyśmy zawsze mieli przy sobie jakiś poświęcony przedmiot, krzyżyk, medalik, jakiś mały znak, dzięki któremu będziemy mogli łatwiej bronić się przed szatanem. I preporučuje da svetu misu stavimo na prvo mjesto. Polecam, abyśmy mszę świętą umieścili na pierwszym miejscu. Da je to najważniej, najsvetiji trenutak. Ponieważ jest to najważniejsza i najbardziej uświęcona chwila. Da u tom trenutku Jezus dolazi żywi, mi ga przyjmamo nasza serca. W tym momencie Jezus przychodzi do nas żywy i przyjmujemy Go do swoich serc. Dlatego Gospa traży, da se kroz to vrijeme na poseba način pripremamo, da bi Isusa što dostojnije i s ljubavi mogli primiti. Dlatego Matka Boża prosi, abyśmy w szczególny sposób przygotowywali się do mszy świętej, abyśmy mogli przyjąć Jezusa godnie i z miłością. I preporučuje do mjesečnu svetu ispovjed. Poleca również comiesięczną spowiedź. I każe po potrzebie, jak się koi człowiek osjeća. I mówi wedle potrzeb, tak jak odczuwa dany człowiek. Każde mojte ispowiedź svati da odete, da se oslobodite grijeha i da živite istim životom. Matka Boża mówi, nie traktujcie spowiedzi w ten sposób, że pójdziecie, wyzwolicie się z grzechów, a później żyjecie tym samym stylem życia. Niego się trzeba zmieniać, da budemo nowe osoby. Lecz powinniśmy się zmieniać, by stawać się nowymi osobami. I traż to Świecielnika sami, aby na nowo pokazał, da idziemy na korak naprzód. Powinniśmy też prosić kapłana o radę, aby pokazał nam, jak mamy uczynić krok naprzód. I na poseba način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu. Matka Boża jest szczególnie zatroskana o młodzież na całym świecie. Da se nalazi u jako, jako teškoj situaciji. Ponieważ młodzi ludzie znajdują się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. A da i mi jedino możemy pomóc naszą ljubavą i molitwą srca. A my możemy im pomóc jedynie poprzez naszą miłość i modlitwę sercem. I każe, drogie młody, owo, co wam današnji świat nudi, to jest serce własne. Matka Boża mówi, droga młodzieży,
To, co oferuje Wam współczesny świat, jest przemijające. I Kristo možete vidjeti da Satana koristi svaki slobodan trenutak za sebe. I poprzez to możecie zobaczyć, iż szatan wykorzystuje każdą wolną chwilę dla siebie. A danas to najwyżej czyni na mladima i żeli rozruszyti nasze obitelji. A dziś czyni to najbardziej w przypadku młodzieży i pragnie zniszczyć nasze rodziny. I każe, draga dzieco, wyjemy wielkie miłości. Matka Boża mówi, drogie dzieci, ten czas jest czasem wielkiej łaski. Żeby naukali w miejsce porkę, daj poczego serce żywiety. Pragnie, abyśmy odnowili jej orędzia i zaczęli żyć nimi sercem. I Gospa żeli, da mi budemo nosioci njezinog mira i da molimo za mir w svijetu. Matka Boża pragnie, abyśmy my byli posłannikami jej pokoju i modlili się o pokój na świecie. Ale Gospa najpierw traży, da mi molimo za mir w naszym sercu. Ale Matka Boża prosi, abyśmy najpierw modlili się o pokój w naszym sercu. Mir w naszej obitelji, w naszej zajednicy. O pokój w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie. I onda zajednički z tym istym mirom, da mi molimo za mir w świecie. A później wspólnie, modląc się o ten pokój, powinniśmy modlić się o pokój na świecie. Jego Gospa każe, ako vi molite za mir w świecie, a nie ma osobnog mira w waszej sercu, ta molitwa nie tylko wredna. Ponieważ Matka Boża mówi, jeżeli modlicie się o pokój na świecie, a nie macie osobistego pokoju w swoim sercu, ta modlitwa nie ma aż takiej wartości. I preporuczuję na łotrynutku pojaczam naszą modlitwę. Prosi, abyśmy w tym momencie wzmożyli nasze modlitwy. Da się nasze modlitwy potrzebne, da modlitwy za ustwarzenie Bożych i niezni Panowa. Ponieważ nasze modlitwy są jej potrzebne i powinniśmy modlić się o realizację jej planów i planów Bożych. Da swakie dane się Biblię. Prosi, abyśmy każdego dnia brali Biblię. Da przeczytamy niekolko reda i da to w toku dana żyjemy. Przeczytali kilka wersów i żyli tym w ciągu dnia. I tak ojcze Gospa ističe da molimo za svetogo za papu, biskupe, svećenike, za cijelu našu crkvu, da su potrebni naši molitava. Matka Boża prosi, abyśmy modlili się również za Ojca Świętego, za biskupów, kapłanów, za cały nasz Kościół, ponieważ potrzebują oni naszych modlitw. A na poseban način moli nas da molimo za ostvarenje jednog mjesnog plana koji se treba ostvariti. A w szczególny sposób prosi, abyśmy modlili się o realizację jednego z jej planów, który musi się wypełnić. Ale ono, što Gospa često puta u zadnje vrijeme ističe, zašto na poseban način trpi su mladi obitelji. Da su jako, jako teżkoj sytuacji. Ale to, co Matka Boża w ostatnim czasie podkreśla najczęściej i z powodu czego najbardziej cierpi, to młodzież i rodziny, ponieważ znajdują się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. I da Gospa moli za mir. Matka Boża modli się o pokój. Pa poziwa i nas, da im skupa z nią molimo. Za istu njeznu nakaru da pomognemo našim molitvama. I wzywa również nas, abyśmy wraz z nią modlili się w tej samej intencji i abyśmy pomogli jej dzięki swoim modlitwom. I večeras, kad Gospa dođe za vrijeme kazanja, preporučit ću sviju vas, sve vaše obitelji, molit za sve, a vi isto, 27, otvorite vaša srca i prikażcie Gospie swe wasze życie. I dziś wieczorem, kiedy Matka Boża przyjdzie do Wicki podczas objawienia, Wicka poleci jej was wszystkich i wasze rodziny i będzie modlić się za was. A wy również zadbaliście o swoje serca i polećcie Matce Bożej wszystkie wasze intencje. Jasna, ta was dosta zna. Da smo ja i Jakov imali jednu posebnu milost, jedan veliki dar, da nas je Gospa povela sa sobom
da nam pokaže raj, pakaj čiste lište. Ja wiem, że wielu z was wie, iż ja i Jakob mieliśmy szczególny dar i wielką łaskę, kiedy Matka Boża nas poprowadziła, by pokazać nam niebo, piekło i czyściec. Nasz spatry miejsca był 120 minut. W każdym z tych miejsc byliśmy przez około 20 minut. Byliśmy w kotcie pod Jakowa. Byliśmy w domu Jakowa. Gospodź doszła i każe, saćte, pójdź ze mną. Matka Boża przyszła i powiedziała, teraz pójdziecie ze mną. Jako był to moment, rzeka Madaga, Gospodź, ty pak po Wiedenicku nie ma jeszcze bracie, sestara, ja są sami. Jako mi się odeszło, nećemo se jeszcze brać. A Jako w tamtym momencie powiedział, droga Matko Boża, ty zabierz ze sobą tylko Wickę, bo ona ma więcej braci i sióstr, a ja jestem jedynakiem. Jakob myślał, że kiedy z nią pójdziemy, to już więcej nie wrócimy. No ja się to mówię, tu myślę, ma Boże, kolko i mać dana, sati, jesteście premarny, prysyli. W tamtym momencie pomyślałam, jak długo tam pójdziemy, ile dni, ile godzin, czy pójdziemy w kierunku nieba, czy w stronę ziemi. Gospa je tada uzela mnie za desną ruku, jako za lewą, ona była naprzód i powiela nas. I wtedy Matka Boża wzięła mnie za prawą rękę, Jakowa za lewą. Ona była z przodu i poprowadziła nas. Plajfur se otworio toliko prostora, da możemy proć. W suficie otworzyło się tylko tyle miejsca, abyśmy mogli przejść. Nismo uspjeli ni trepnij toko, byśmy doszli do raju. I nie udało nam się nawet mrugnąć okiem, a już byliśmy w raju. Raj jeden wielki, bezkonaczny prostor. Raj jest wielką, nieskończoną przestrzenią. Jedna świetlość, kałcieli pusto i tu na ziemi. Jest tam światłość, która w ogóle nie istnieje tu na ziemi. I widzieli swoje dobrze, są siwe, urosy, żółte haliny. Widzieliśmy ludzi ubranych w szare, różowe i żółte szaty. Łatają, modlą, śpiewają. Oni chodzą, modlą się, śpiewają. I znad mali anioły krążą. A ponad nimi krążą mali aniołowie. I Gospodź każe, widzicie, jakie są presretne osoby, które się nalazły tu raj. Ma jedna radość, która się nie może opisać rzeczma, która nie postoi ovdje na ziemi. I Matka Boża powiedziała, zobaczcie, jak bardzo szczęśliwe są te osoby, które znajdują się w raju. Jest to radość, która nie istnieje tu na ziemi, której nawet nie można opisać słowami. Czyściec jest również wielką przestrzenią. Sam czyściec, że się nie widzi ludzi, jedynie się widzi tam, siwo, kao pepeł. Tylko w czyśćcu nie widać ludzi, widać jedynie ciemność, szarą, niczym popiół. I osiecia sobie, są sobie trzają, udarają, lupają. I można poczuć, że osoby się tam wyrywają, szarpią, stukają. I da się za nie trzeba, to jeszcze modlić, da są potrzebni nasi modlitwa, da się zbawić czyste liszta. I że powinniśmy za nich jak najwięcej się modlić, ponieważ potrzebują naszych modlitw, by wybawić się z czyśćca. Paka u papi ma jedna wielka watra na sredini. Piekło. W piekle jest wielki ogień pośrodku. I najpierw prikaże ludzie, jak są w normalnym stanie, jak są posle. I najpierw widzieliśmy ludzi w normalnym stanie, a zatem jacy są później. I po świętym izlaze i zatreka razne żywotnie, kao da nikad nisu byli ludzi. I później, gdy wychodzą z tego ognia, przypominają różne zwierzęta, tak jakby nigdy nie byli ludźmi. I z tego dudy upadają watro sywisze proti Boga. I im głębiej wpadają w ten ogień, to znaczy, że są jeszcze bardziej przeciwko Bogu. Tak, da Gospa każe osobie, które się nalazły tu w paklu, da sotyżły same swoją wolą za to, że to żyły. Matka Boża powiedziała, że osoby, które są w piekle, znalazły się tam z własnej woli, dlatego, że same tego chciały. A i osoby, które żyły obie na ziemi, czynią swe proti Bożej woli, być na ziemi żyły nam paka, a posle same nastawy.
A osoby żyjące na ziemi, które czynią wszystko przeciwko woli Bożej, już tu żyją jak w piekle, a później to tylko kontynuują. Jer Gospa kaže na dosta ljudi koji žive ovde na zemlji misle kad se na zemlji umire da završava sve. Matka Boża powiedziała, że jest wielu ludzi żyjących na ziemi, którzy myślą, że gdy umieramy, kończy się wszystko. Jer Gospa kaže na drugi misle varamo. Mi smo ovde samo prolaznici, ma život se nastavlja. Ale Matka Boża mówi, jest wręcz przeciwnie, jesteśmy w błędzie, ponieważ tu na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, a później życie się kontynuuje. Evo, dragi Poljaci, još vas jednom želim od srca pozdraviti. Vi znate da ja...